Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Marzec się już kończy. Niestety, albo stety. No niestety, bo czas leci. Ja jestem coraz starsza. I taka... dopiero co był początek roku. A stety, bo będzie coraz cieplej, coraz fajniej. Mam nadzieję, że kwarantanna się za niedługo skończy. No a poza tym koniec miesiąca oznacza ulubieńców. No i właśnie dzisiaj zrobimy sobie ulubieńców. Ja Wam przedstawię moje ulubione produkty z miesiąca marca właśnie 2020 roku. Będzie troszkę pielęgnacji, będzie troszkę kolorówki, także zapraszam Was serdecznie. Jak coś, to ja tu mam koszulkę. Zaczniemy sobie od pielęgnacji. I pierwszym produktem będzie peeling kwasowy z The Ordinary. Zawiera on 30% kwasów AHA i 2% kwasów BHA. I powiem Wam, że naprawdę działa. Używałam go w zeszłym tygodniu 2 razy, bo według zaleceń producenta można go maksymalnie 2 razy w tygodniu właśnie używać. No i nie wiem, czy widzicie, ale tutaj mam takie coś między brwiami i tu na brodzie mi wyskoczyły jakieś takie dziwne rzeczy. I to właśnie z jednej strony zawdzięczam, a z drugiej strony nie zawdzięczam temu peelingowi. W sensie moja skóra po prostu zaczęła się oczyszczać. Widzę na przykład też po swoim nosie, że nie mam już takich zaskorników, jak miałam na nosie. No i niestety z oczyszczaniem wiążą się właśnie takie brzydkie rzeczy. To mi się już prawie wygoiło dzięki mojemu kolejnemu ulubieńcowi, który Wam zaraz pokażę. A tutaj to niestety, no wiecie, podrapałam. O, przeszkadzało mi to bardzo. No i teraz jest jeszcze gorzej, no musi mi się to wygoić po prostu. Natomiast wracając do tego peelingu, to już wiem, dlaczego wszyscy się nim tak zachwycają i teraz w końcu ja też zaczęłam się nim zachwycać. Jest naprawdę fajny. I jest to taka jakby maseczka peelingująca, bo nakładamy to na 10 minut i nie wolno tego trzymać dłużej, bo można sobie zrobić krzywdę. Naprawdę jest to mocny kwas, także trzeba się stosować do zaleceń producenta. I powiem Wam, że mnie troszeczkę, ja nie mam cery wrażliwej, ale mnie troszeczkę piecze twarz, jak mam tu nałożone. Także jeżeli macie cerę wrażliwą, no to musicie uważać i sprawdzić po prostu, czy to nie będzie dla Was zbyt mocny peeling. Natomiast myślę, że dla cery mieszanej czy tłustej super się to sprawdzi i bardzo ładnie Wam oczyści twarz. Mój kolejny ulubieniec tego miesiąca to Drying Lotion od Mario Badescu. Słyszałam o tym produkcie chyba na YouTubie po raz pierwszy i stwierdziłam, że przetestuję sobie to, ponieważ ma to działać w ten sposób, że mamy na przykład jakąś taką zmianę na cerze, no i w tym momencie wkładamy do tego taki, wiecie, patyczek kosmetyczny i to, co wyciągniemy ze środka, delikatnie punktowo sobie nakładamy właśnie na tą naszą zmianę i ta zmiana ma zostać wysuszona i wygojona. U mnie może nie działa to tak szybko, jak obiecuje producent, czy jak widziałam na różnych recenzjach, dziewczyny obiecują, ale powiem Wam, że ja zawsze, jak miałam jakieś takie brzydkie zmiany, właśnie typu to, co mam tutaj na brodzie, no to zanim mi się to wygoiło, to naprawdę trwało to na przykład tydzień. Natomiast to, co teraz mam, to już jest po 2 dniach i po prostu już praktycznie zniknęło. Jeszcze jest tam takie, jakby taka gulka malutka, ale prawie tego nie ma i to dla mnie jest szok, bo tak jak mówię, zawsze do tej pory musiałam tydzień czekać i w końcu po tylu dniach, no to zwykle kończyło się to tak jak to tutaj na moim czole, że po prostu to rozdrapałam, zanim to się wygoiło. No tutaj, proszę bardzo, może się wygoić bez drapania. Także bardzo serdecznie Wam polecam ten produkt, jeżeli właśnie macie jakieś takie zmiany, tylko właśnie też trzeba uważać, bo tego się używa w ten sposób, że po pierwsze, widzicie, to jest takie dwufazowe i tych faz nie wolno mieszać. Po prostu wkładamy patyczek, wyciągamy, nakładamy, koniec, zostawiamy na noc. No i trzeba oczywiście nakładać to punktowo, Więc nie nakładamy tego tak na przykład na całą brodę, bo wysuszycie sobie skórę. Mój mąż tak dzisiaj zrobił, ale mu zwróciłam uwagę, że ma... Poprosiłam go grzecznie, żeby to zmył i właśnie, żeby sobie nałożył punktowo, bo inaczej może sobie po prostu przesuszyć skórę i zrobić krzywdę. Ale ogólnie bardzo fajnie to działa i polecam. Mój kolejny i ostatni pielęgnacyjny ulubieniec tego miesiąca to takie maseczki w płachcie. Dostałam je od mojej przyjaciółki, przywiozłam je z Japonii. Jest to LuLuLun Precious Red. Maseczki w płachcie. I powiem Wam, że po prostu nie do końca wierzyłam w to, co ona mi opowiadała, jakby być całkiem szczera, bo już miałam tyle tych maseczek i jakby żadne mnie nigdy do tej pory nie zachwyciły. A to mnie naprawdę zachwyciło. Za pierwszym razem, jak użyłam tych maseczek. Tak, no trzymałam to 20 minut, bo tak tu chyba jest napisane z tyłu, żeby tego używać. A nie, 5 do 10. No ja trzymam 20. Mam też takie, taką maseczkę, wiecie, przytrzymującą, takie trzymadełko, co tam się na uszy zahacza i dziwnie się potem wygląda. W każdym razie, jak zdjęłam tą maseczkę, to byłam w szoku, jak moja cera wygląda. Ja nie jestem jakaś stara, ale wiecie, no... Mam już jakieś tam takie delikatne zmarszczki mimiczne. I po tej maseczce czułam się po prostu jak młoda bogini. Naprawdę. Moja twarz wyglądała tak promiennie, tak gładko, no byłam w szoku. I od tego czasu oszczędzam te maseczki, bo użyłam je chyba 3 razy, bo tu jest ogólnie w tym opakowaniu 7 sztuk bodajże w środku. I dlatego tak wiecie, oszczędzam sobie, bo naprawdę tak mi się to podoba i jak mi się skończy, to na pewno kupię ponownie, bo po prostu są mega. Widziałam też, że są takie wielopaki i w tych wielopakach mamy 32 maseczki i to naprawdę fajnie. Podlinkuję Wam oczywiście te maseczki na dole w opisie. Jeszcze Wam może powiem, co mówi producent. Że są to głęboko nawilżające maseczki odmładzające na bazie ryżu i szczerze mówiąc naprawdę się zgadzam z tym opisem. Pierwszy raz w życiu tak bardzo zgadzam się z tym, co producent nam obiecuje. Po prostu jestem aż w szoku i widzicie, nie mogę się z tym się cieszyć. Naprawdę, mega, mega fajne te maseczki są i bardzo Wam je polecam. I jeszcze Wam powiem, że ten zestaw 32 maseczek kosztuje 112 zł. Także naprawdę niewiele. I polecam, super są. Teraz przejdziemy sobie już do moich ulubieńców kosmetycznych. I mam tutaj właściwie 2 kategorie. Produkty do ust i produkty do twarzy. I zacznę sobie może od produktów do ust. Pierwszy z nich jest zaskoczeniem dla mnie. I to bardzo dużym. Ponieważ jest to konturówka marki MIYO w odcieniu Nougat. Jeżeli ktoś z Was oglądał mój film z testem kosmetyków MIYO, no to widział, że ja o tych konturówkach wypowiadałam się delikatnie mówiąc niezbyt pozytywnie. I powiem Wam tak, jeżeli chodzi o konsystencję tej konturówki, to nadal nie jestem nią zachwycona. Natomiast kolor mi się tak bardzo podoba, że mimo wszystko jej używam. Naprawdę. Jak tak myślę sobie, co nałożyć na usta, to właśnie sięgam po tą konturówkę. Także jestem w szoku. Pokażę Wam zaraz kolor na dłoni. Jest to taki kolorek, naprawdę bardzo ładny. Mam tą konturówkę właściwie też dzisiaj na ustach, razem z innym produktem, który Wam pokażę za chwilę. Te konturówki są mega tanie, kosztują chyba 13 zł czy 14, normalnie na stronie MIYO. Natomiast ja to kupiłam za 5 zł. Za tą cenę po prostu bomba. Tak jak mówię, no, jeżeli chodzi o konsystencję, to trzeba troszeczkę się przyłożyć, ale moim zdaniem dla koloru warto. No i teraz pokażę Wam kolejną rzecz, którą mam na ustach. I jest to błyszczyk. Taki oto błyszczyk. Z WIBO, błyszczyk High Gloss w odcieniu numer 6. W ogóle to połączenie na ustach, które mam, bardzo mi się podoba. Błyszczyk wygląda tak, zaraz Wam pokażę obok konturówki. Fajny taki brzoskwiniowy nudziak. Jest bardzo komfortowy na ustach, nie klei się, daje ładny kolor, ładny blask. I kosztuje, nie wiem ile. I w sklepie WIBO kosztuje 12,49. Także cena jest mega. Kolor jest fajny, formuła komfortowa, bardzo Wam polecam. Jedyne co i do czego można się troszeczkę przyczepić, to to, że widzicie, już nie ma napisów. Tutaj były takie ładne złote napisy, one się starły, no też widać po tym, jak bardzo używam tego produktu. Jeszcze w sumie mało jest, muszę kupić nowy. Ale naprawdę jest fajny, tani, więc warto i polecam. Dobrze, ale to jeszcze nie koniec produktu ust. Kolejna będzie konturówka, znowu. Tym razem z marki Pierre René w odcieniu numer 7. Jest to Lipmatic 07 Pierre René Professional. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że Pierre René również produkuje kosmetyki dla MIYO. Pokażę Wam zaraz swatch obok tej konturówki z MIYO. No i wiecie co, powiem Wam, że ta z Pierre René konturówka ma jednak dużo, dużo fajniejszą konsystencję i formulację jak dla mnie. Tak prezentuje się kolor. Tutaj ten bardziej różowy kolorek. Ten bardziej różowy kolorek na górze to jest kolor, to jest konturówka z Pierre René. Jakaś taka dziwna kolorystyka. To jest konturówka z Pierre René. Natomiast tutaj na dole macie konturówkę z MIYO. Obie są bardzo ładne, super wyglądają na ustach. Ta to w ogóle jest hicior i ulubieniec bardzo wielu osób. Widziałam też, że wiele osób na YouTubie czy tam na Instagramie ją właśnie poleca. Dla mnie oba te kolory w zależności od okazji pasują, bo ten, tak jak mówiłam, jest troszeczkę bardziej ten z MIYO, bardziej brązowy, natomiast ten z Pierre René jest bardziej różowy kolorek. I ta konturówka jest też troszeczkę droższa, co prawda niewiele, no ale jednak. Kosztuje w regularnej cenie na stronie Pierre René 16 zł, 15,99 dokładnie. Moim zdaniem bardzo, bardzo warto i właśnie już poluję na to, żeby sobie kupić kolejne odcienie. Aktualnie chyba w Hebe jest promocja na te konturówki i kosztują tam 10 groszami, także właśnie jest dostawa darmowa od 15 zł. Mogę sobie zamówić dwie konturówki i dostarczam je do domu. Jej! Bo i właśnie chciałam sobie kupić kolejne konturówki z tej serii. Także naprawdę też jest bardzo fajna ta konturówka, tak samo jak poprzednia. Tak jak mówię, ta ma lepszą konsystencję moim zdaniem i kolor jest równie piękny jak poprzedniej konturówki. Ostatni produkt do ust to pomadka z MAC-a w odcieniu Blankety. Tak ten kolorek wygląda. Tak jak teraz patrzę na te swatche, to wydaje mi się, że jest to taki kolor pośredni między tymi konturówkami. Troszeczkę, chociaż bardziej jest podobny do tej konturówki z Pierre René. Mam do tej pomadki sentyment, bo jest to moja pomadka ślubna. Nagrałam też film ze swatchami wszystkich moich pomadek firmy MAC, więc jeżeli jesteście zainteresowane, no to zobaczcie sobie. Ta pomadka jest bardzo komfortowa na ustach, jest to taki delikatny różowy beż, kosztuje 86 zł bodajże. No i ostatnimi czasy bardzo często właśnie na stronie MAC-a albo w Douglasie są rabaty typu minus 20%, także bardzo polecam, jak kupujecie cokolwiek, to korzystajcie sobie z tych rabatów, no bo po co macie przepłacać. Ja tak zawsze robię, jestem takie trochę skąpidło i wolę wydać mniej na jeden produkt, żeby móc wydać to, co wydałam mniej na ten produkt, na inny produkt, jeżeli wiecie o co chodzi, mam nadzieję, że to jest logiczne. Także tak wygląda ta czwórka moich ulubieńców tego miesiąca, jeżeli chodzi o usta. Myślę, że wszystkie kolory fajne, takie dzienne, czy na wieczór w sumie też do smokey eye, czy do czegoś. No to tyle, jeżeli chodzi o usta. I teraz lecimy dalej, jeżeli chodzi o ulubieńców. Pamiętajcie, że mam koszulkę Lecimy dalej, jeżeli chodzi o ulubieńców, ale wcześniej, jeżeli podoba Wam się ten makijaż, no to na kanale był albo będzie film właśnie z tym makijażem oczu. Zdradzam tylko tyle, że jest wykonany bardzo, bardzo tanimi produktami. No a teraz już ulubieńcy do twarzy i są to dwa rozświetlacze. Pierwszy z nich jest to rozświetlacz z Dessi Cosmetics. Jest to polska marka. Niedawno właśnie na moim kanale był test tych produktów. Tak się to błyszczy. Patrzcie, jakie to jest piękne. Jest to taki lekko różowy rozświetlacz. Mam go też dzisiaj właśnie na policzkach. I pokażę Wam swatch. Ja w ogóle lubię różowe rozświetlacze. Ja lubię różowy kolor, więc... Tak to wygląda. Patrzcie, jak to się ładnie błyszczy. Oczywiście rozświetlacz ten możecie budować. Zaraz Wam pokażę. O, widzicie? Bardzo mi się ten rozświetlacz podoba. On jest taki różowy, ale ma też taki lekko złotawy blask. Tak, w kamerze tego raczej nie będzie widać, ale na żywo bardzo ładnie wygląda. Kosztuje 45 zł i jest dostępny na stronie Dessi Cosmetics. Nigdzie z tego, co ja stacjonarnie, nie można tych produktów dostać. A w ogóle jeszcze patrzcie, jakie... Tylko najpierw trochę było opalcowane. Patrzcie, jakie ładne opakowanie. No. Bardzo elegancko to wygląda. To ja mówię, obczajcie sobie test kosmetyków Dessi na moim kanale. I przechodzimy do mojego ostatniego ulubieńca. To jest coś, za czym długo chodziłam, ale nie chciałam kupić w pełnej cenie. A że ta marka rzadko kiedy wchodzi na promocję, no to trochę musiałam poczekać. Ale poczekałam, doczekałam się, kupiłam. I jest to rozświetlacz z Nabli w odcieniu Divinizer. Ten rozświetlacz po prostu tak długo za mną chodził. Boski jest. Już ten, tutaj był taki ładny wzór, już niestety jest trochę naruszony, no bo używam tego rozświetlacza. Ale jest naprawdę, naprawdę cudowny. Pokażę Wam go najpierw na palcu. Patrzcie, jak wygląda. On też daje taki lekko różowy blask. Ma troszeczkę ciemniejszą bazę niż ten poprzedni. Jest po prostu piękny. Piękny. Mówię Wam, jak go pierwszy raz zobaczyłam na żywo, to było w Pigmencie, to po prostu stwierdziłam, że muszę go mieć. To jest chyba edycja limitowana, także jeżeli Wam się podoba, no to radzę Wam się pospieszyć i sobie go zakupić. Ja tak w sumie to kupiłabym najchętniej jeszcze jeden, żeby mieć na zapas. No ale też nie przesadzajmy, nie? Ale naprawdę jest cudowny. Cudowny. Jeszcze raz. O, teraz widać ten różowy blask. Troszeczkę, czekajcie. O, teraz widzicie na swatchach, że... on jest z tej strony i on, widzicie, ma ciemną bazę. On się błyszczy, odbija światło, tak właśnie na różowo, ale ma ciemną bazę. Ten natomiast ma jasną bazę. Też odbija światło na delikatnie różowo. Oba te rozświetlacze bardzo mi się podobają. W zależności od okazji, makijażu, chociaż w sumie ja obydwa używam non-stop, także czy do pracy, czy na codziennego makijażu, do czegokolwiek. Jak mam ochotę, po prostu to używam rozświetlacza. Ten rozświetlacz z Nabli kosztuje 83 zł Możecie go dostać na przykład w Pigmencie jeszcze. I chyba na stronie Sephory. Jest naprawdę piękny i bardzo Wam go polecam. Tylko że moim zdaniem nie sprawdzi się do bardzo jasnej karnacji, bo po prostu, wiecie, jak będziecie przodem, to będzie spoko, nie? Bo będzie odbijał światło. Ale jak staniecie już bokiem, to będzie widać, tak jak teraz u mnie na ręce, taką właśnie smugę ciemną. O, widzicie? Także dla mega jasnych karnacji bardziej bym polecała ten z Dessi. Natomiast dla troszkę ciemniejszych, czy takich już jasnych po prostu, ale nie bardzo jasnych karnacji ten z Nabli też się fajnie sprawdzi. Aha, jeszcze Wam je pokażę obok siebie. Dobrze, no i to jest koniec już tego filmu. To już byli wszyscy moi ulubieńcy. Dajcie znać, czy znacie te kosmetyki i jacy są Wasi ulubieńcy. Bardzo chętnie sobie poczytam w komentarzach właśnie i może któreś z tych produktów też mam i lubię, a może znajdę coś nowego, fajnego. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się mój film podobał, to dajcie mi łapki w górę. Napiszcie jakiś miły komentarz, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!